głoś tak, jak ma być. No i właśnie tak głosimy. Nieraz się wkurzymy, nieraz krzykniemy na kogoś, nieraz coś komuś zrobimy, powiemy, nie, na złość, ale za chwilę jakby przychodzi z tyłu głowy, mamy właśnie tą myśl, tą dobrą intencję, że robimy to dla kogoś z miłości tak naprawdę, bo chcemy dla kogoś dobrze, a nie żeby komuś zaszkodzić. Tak jak mówię, dusza ma pamięć nieba i dlatego też chce się tutaj bawić. Ma też takie właśnie predyspozycje przez tą tęsknotę za tą obfitością. I dlatego za wszelką cenę często ludzie, nie patrząc na innych, kosztem innych, zaspokajają własne potrzeby, bo chcą sobie zrobić właśnie przyjemność. Nieświadomie często kosztem innych krzywdzą ich. Ale tak jak właśnie ojciec Pio to też podkreśla, że właśnie ta chwila przyjemności może zniszczyć nam całe życie, więc miejcie to na uwadze, że zastanówcie się, zanim coś zrobimy, czy warto dla tej jednej chwili przyjemności sobie załatwić często całe życie. Thank you.